Państwa serdecznie na spotkaniu z Marią Paszyńską. Mamy takie szczęście, że spotykamy się po raz kolejny i po raz kolejny będziemy rozmawiać o książce, która dotyczy pewnego budynku. Zapraszam serdecznie. Willa pod zwariowaną gwiazdą. Kto Państwa był w tym budynku warszawskim? Ja. A kto z Państwa zna historię tego budynku? Kto z Państwa coś wie o jego mieszkańcach, a o gościach specjalnych, to musimy zacząć zupełnie od początku. Willa pod zwariowaną gwiazdą to jeden z głównych bohaterów pani najnowszej powieści, tytułowy jak poprzedni warszawski niebotyk, ale budynek zupełnie inny, bo pierwszy budynek, którym poświęciła pani powieść, to był wieżowiec, drapacz chmur, niebotyk, czyli ten olbrzymi budynek sięgający nieba, wówczas drugi z najwyższych w Europie, najwyższy w Polsce, czyli budynek prowincjala. Tym razem chodzi o budynek dużo mniejszy, skromniejszy wymiarami, ale również bardzo ciekawy, bo bardzo nowoczesny jak na tamte czasy. Czy zajmowała się pani również pod względem architektonicznym tym budynkiem, czy przede wszystkim jego historią związaną z tymi, którzy tam byli gospodarzami i gośćmi? Oczywiście najważniejsi byli mieszkańcy, najważniejsi byli gospodarze, ale jeśli chodzi o samą architekturę budynku, to rzeczywiście on jest taki bardzo surowy, bardzo modernistyczny, natomiast ma też pewną ciekawostkę dla tych, którzy nie byli. Otóż Jan Żabiński po doświadczeniach wojennych projektuje... To jeszcze bardziej od początku. Co to jest za budynek? Willa pod zwariowaną gwiazdą to jest pierwszy tak naprawdę dom dyrektorostwa warszawskiego zoo. Ponieważ jak warszawski ogród zoologiczny został założony, on był otwarty 28 marca 1928 roku, to nie było tak naprawdę miejsca dla dyrektora. Nie było takiego domu, w którym mógłby zamieszkać z rodziną. I pierwszy dyrektor mieszkał w takiej przybudówce, co prawdopodobnie było przyczyną, współprzyczyną jego śmierci w ogóle, ponieważ pracując nad kanalizacją ogrodu, nad tam odpowiednim zaprojektowaniem tego ogrodu zoologicznego, nabawił się zapalenia płuc. Jest prawdopodobieństwo, że też dlatego, że jego lokum, któremu przydzielono, nie było zbyt ciepłe i komfortowe. W związku z tym, że tak powiem, zmarł na zapalenie płuc i wówczas w konkursie wyłoniono adiunkta Jana Żabińskiego, który został dyrektorem i wówczas rozpoczęła się budowa domu dla niego, ponieważ no, jego już się nie dało upchnąć gdziekolwiek, bo miał żonę, miał dziecko, no nie bardzo to szło. W związku z tym wybudowano Willę pod zwariowaną gwiazdą i ona częściowo, jakby ta budowa była konsultowana z Janem Żabińskim, w związku z tym na przykład dół jest też podpiwniczenie tak naprawdę, miało możliwości spełniać te funkcje, które spełniało właśnie dlatego, że Żabiński brał udział w projektowaniu budynku. I po doświadczeniach roku 20, gdzie też brał udział w walkach z bolszewikami, no już wiedział, że schrony bywają przydatne, że przydatnym bywa kanalizacja, woda bez sanitariatów i że to wszystko bywa przydatne w domach. Nigdy nie wiadomo, kiedy kolejna wojna wybuchnie, w związku z tym zadbał o te rzeczy, które później umożliwiły jego działalność tą 11 lat później. W piwnicy był dostęp do wody, była tam elektryczność. Można by było postawić pięciokondygnacyjny bodajże budynek. Bardzo silne, bardzo grube fundamenty, żeby na wypadek jakiegoś ataku, że tak powiem, z powietrza, bombardowanie, żeby rzeczywiście można było się tam schować. To był, znaczy nie cała piwnica ma funkcję schronu, nie cała piwnica ma tak grube ściany, natomiast spora część, zwłaszcza ta, gdzie jest ten bardzo szeroki parapet, który nie był szeroki dlatego, żeby tam można było rzeźbić i zrobić pracownię artystyczną, tylko on był właśnie szeroki dlatego, żeby można było tam ewentualnie się schować i nikt nie był widoczny wówczas z okien. Dodajmy jednak, że cała ta konstrukcja miała pewną, bardzo szczególną wadę. Okropną akustyczność. Tak, to znaczy było tak, że jeżeli ktokolwiek robił cokolwiek w piwnicy, wszystko było natychmiast słyszalne na górze, więc te takie sceny z filmu,
które są pokazane, że oni tam jakoś bardzo intensywnie rozmawiali w tym budynku. No to jest wszystko oczywiście nieprawda, bo to było po prostu niemożliwe. Byli cały czas, byli ludzie, mnóstwo gości się przetaczało i tak naprawdę Żabińscy korzystali z tego harmidru panującego tam, żeby zagłuszać to, co się działo na dole. Natomiast oni się starali zawsze jak najszybciej rozdysponować jednak mieszkańców, gości po innych budynkach, żeby właśnie uniknąć tego, żeby ktoś przypadkowy czegoś przypadkowego nie usłyszał. No właśnie, padło już to słowo film, a wcześniej były książki, bo najpierw dzienniki Antoniny Żabińskiej. Później pewna Amerykanka napisała na podstawie tych dzienników książkę, a książka z kolei stała się kanwą scenariusza filmu hollywoodzkiego, który miał premierę w ubiegłym roku. I tak naprawdę o Żabińskich to usłyszał no, bez mała cały świat, bo ten film trafił do wielu różnych państw i można go było obejrzeć. Do tego no tak, dwie książki, po polsku dwie na pewno, do tego film. W ubiegłym roku we wrześniu po raz pierwszy przyznano specjalne odznaczenia imienia Jana i Antoniny Żabińskich osobom, które ukrywały w swoich domach Żydów, czy troszczyły się o Żydów, ale ze względów proceduralnych nie posadzono im drzewka i nie otrzymali odznaczenia tytułu Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Czyli o samych Żabińskich i o Wilii było ostatnio dość głośno. Wydawałoby się, że powiedziano już wszystko, że wszyscy wszystko wiedzą, ale pani uznała, że to jest jednak temat na kolejną książkę. Dlaczego? To może zaczniemy od... Znowu od początku. Tak, od drugiego początku. Od drugiego początku, tak. Czyli zaczniemy od azylu i... To jest tytuł tego filmu. Tak, właśnie. To jest tytuł filmu, tak, bo... Tytuł filmu i tytuł polskiego tłumaczenia książki Diana Kroman, bo angielski jest Zookeeper's Wife. I tak, jak historia Jana i Antoniny Żabińskich tak naprawdę chyba gdzieś w okolicach późnej podstawówki, bo ja chodziłam do żydowskiej podstawówki, w związku z tym różne takie historie dotyczące właśnie Polaków, stosunków polsko-żydowskich, jakby były gdzieś tam mi przekazywane wcześniej. I ja mam czasem tak, że coś usłyszę, jakieś nazwisko i coś sobie gdzieś sobie zapiszę, żeby kiedyś do tego wrócić. I tak naprawdę właśnie ci Żabińscy gdzieś tam sobie dzwonili przez te lata, coś tam czasem podczytałam, ale to nie zagłębiałam się w ten temat, ale on gdzieś tam sobie czasem mamy takie coś, że coś nam z tyłu głowy gra. I później było tak, że planowałam do tej historii wrócić. Ci z was Państwa, którzy czytali w Gonitwę Chmur wnikliwie, wiedzą, że tam pojawia się fikcyjna postać powiązana z rodziną Żabińskich. Bo tak sobie właśnie myślałam, żeby gdzieś tą historię wyciągnąć, ale jeszcze chyba nie byłam na to gotowa w tamtym momencie. Natomiast jak obejrzałam azyl, bo przeczytałam, tak, ja zmęczyłam azyl, jakkolwiek oczywiście mówię, to jest absolutnie tylko moje zdanie i każdy ma prawo do swojej oceny, to się zezłościłam. I tak naprawdę ta książka jest wynikiem pewnej mojej złości i jakiegoś takiego... Adrenalina, zabuzowała się, była pani do pisania, najpierw znalazła pani tę notatkę, gdzie pani robi notatki? W notesach? W notesach, tak, w notesach i na kartkach. Ja mam potworny bałagan pozornie, natomiast de facto wszystko wiem, gdzie jest, wszystko potrafię znaleźć. Natomiast jakby właśnie wziął się to z takiej złości, że bardzo było dużo... Dobrze, inaczej. Bardzo fajne w tej książce i w ekranizacji późniejszej jest to, że w ogóle, tak jak pani powiedziała, ta historia ujrzała światło dzienne. To jest super. Fantastyczne jest to, że została no, w taki hollywoodzki sposób rozpropagowana, bo podejrzewam, że jeżeli my byśmy zrobili film, no to zamknęłoby się to gdzieś prawdopodobnie w rejonie naszej kinematografii, ewentualnie może na jakiś festiwal europejski pojechała w rok. A tutaj była rzeczywiście taka bardzo komercyjna produkcja, która zyskała rozgłos i ludzie zaczęli się interesować. Jak ja byłam pierwszy raz w Wilii, to oczywiście nie, właściwie za każdym razem, jak byłam, nie było żadnego Polaka poza mną. Wycieczki właściwie z założenia są prowadzone po angielsku i są sami Amerykanie. Wszyscy wiedzą o Wilii Żabińskich po azylu, po filmie.
W dobrym w ogóle momencie ten film się pojawił, bo rok wcześniej po remoncie została willa otwarta i udostępniona zwiedzającym. Tak, jeszcze też mogą się Państwo wybrać. Jeszcze nie jest cała udostępniona, jeszcze cały czas walczą o udostępnienie góry, bo cały czas tak naprawdę chodzimy po parterze i po piwnicach. Natomiast góra jeszcze cały czas jest nieudostępniona publiczności. No i co tam było takiego wkurzającego, no że aż powstała polska wersja? To znaczy powiem tak, historii. Jeżeli ktoś, bo wydawnictwo bodajże Znak albo Literackie, nie pamiętam, wznowiło pamiętniki Żabińskiej, Ludzi i Zwierzęta w zeszłym roku, albo dwa lata temu. W każdym razie uważam, że pamiętniki Antoniny Żabińskiej są absolutnie jakby podstawą do ugryzienia tematu i nie bardzo pojmuję jakby dodawanie takich jakichś bardzo atrakcyjnych rzeczy w stylu zasypywanie Żydów wywożonych z getta w resztkach z getta. No, to jest takie, no, nie było resztek żywności takich, żeby ukrywać w nich ludzi na terenie getta. No, to była chyba taka najbardziej absurdalna już scena w filmie. Ale trzeba było jakoś pokazać. Ja rozumiem, coś. Ale można było tylko ten sposób, w który to zostało zorganizowane i w ogóle jakby taki tupet Jana Żabińskiego i to, jak on jakby potrafi, bo to jest też tak, a propos filmu, może trochę chaotycznie, ale mam bardzo dużo myśli. Jakby film skupia się na Antoninie. Z Jana został zrobiony trochę taki chłopek roztropek, co to lata z widłami, ewentualnie jest zazdrosny swoją żonę i która oczywiście musi mieć romans z Lucem Hekiem i tutaj oczywiście najłatwiej w to Arystoteles mówi wsadzić jedną kobietę między dwóch mężczyzn, mamy konflikt tragiczny, oczywiście. Powiedziała osoba, która właśnie opowiada o swoim melodramacie, bo tym jest również między innymi pani powieść. Tak, no i o trójkącie też tu oczywiście chyba nie za wiele. Nie będziemy mówić za wiele na pewno, żeby Państwu nie psuć przyjemności, ale jednak trzeba wokół czegoś te fabuły obudować. Oczywiście, tylko ja wyznaję taką zasadę i może to jest znowu moja jakaś idea fix. Natomiast jeżeli piszemy o postaciach prawdziwych, to musiało być w nich coś, co nas zainspirowało do tego, żeby w ogóle dookoła nich snuć opowieść. Jeżeli już snujemy dookoła nich opowieść, to możemy się wysilić na tyle, żeby wydobyć z ich życiorysu te wszystkie rzeczy, które są absolutnie fascynujące, a w przypadku Jana Żabińskiego tych rzeczy naprawdę nie brakuje, i próbować to oddać najwierniej jak można. Przynajmniej jakby ja zawsze uprawiam, tak powiem, taką dziergankę, to znaczy jest dużo prawdy i dużo fikcji i to się wszystko ze sobą miesza. Natomiast staram się, żeby to, co było prawdziwe, było prawdziwe. Jan Żabiński nie był żadnym chłopkiem roztropkiem, który przerzucał słomę i po prostu właściwie tylko patrzył żadnym wzrokiem, tak? To był genialny naukowiec, dla którego hołdem miał być Międzynarodowy Zjazd Dyrektorów Ogrodów Zoologicznych w 1940 roku, który miał się odbyć w Warszawie. A do tej pory właściwie wszystkie wcześniejsze te zjazdy odbywały się na terytorium Niemiec, ponieważ jakby ta niemiecka zoologia stała najwyżej. Zresztą jak pójdziecie do willi Żabińskich, to właściwie cała biblioteczka Jana zoologiczna, która się zachowała jako jedna z niewielu rzeczy w willi, jeśli chodzi o wyposażenie, jest autentyczna, jest po niemiecku. I jakby, nie bez przyczyny. Nie bez przyczyny, tak. I jakby takim ukłonem w jego stronę miał być ten zjazd w warszawskim zoo. Do tego, no, jeśli chodzi o krzyżowanie zwierząt i rozmnażanie zwierząt, odzyskiwanie gatunków zaginionych, no to no, niesamowite miał zasługi. Był bardzo znaną osobą. I nie podoba mi się to. Nie podoba mi się takie, nawet jakby uważam, że można było ten temat ugryźć wystarczająco atrakcyjnie i przedstawić go równie wciągająco, nabudować dramat i tragedię i wszystkie te rzeczy, które wzbudzają w widzach emocje, bez odbierania gdzieś tej chwały Janowi Żabińskiemu, tak? Nie podobała mi się też postać Antoniny przedstawionej jako, żeby była jasność, Jessica Chastain jest piękna, ma, że tak powiem, bardzo, bardzo lubi jej rolę. Na przykład ostatnio jak gra te wszystkie bizneswoman, twarde kobiety, prawniczki, lobbystki, super. Natomiast no, taki właśnie wiecznie załzawiony wzrok, patrzymy w przestrzeń, tak, to nie była Antonina, tak? Antonina to była kobieta z charakterem, to była kobieta niesamowicie silna, to co ona potrafiła. Ona samą swoją osobowością inspirowała innych ludzi do działania. Ona potrafiła uzyskać wszystko od każdego i to nie na słodkie oczy, tak?
tylko na swój fantastyczny charakter. I też myślę, że naprawdę można było do tej roli wziąć taką młodszą Meryl Streep, która by po prostu tutaj, że tak powiem, rozwaliła system. I jakby pokazała tą postać jako taką naprawdę mocną kobietę, tak? Mocną kobietę, która tak naprawdę trzymała, właściwie tak prowadziła logistykę całego tego miejsca, tak? I to, żeby ci wszyscy ludzie mieli co jeść, żeby prowadzić, bo Jan zajmował się jako żołnierz Armii Podziemnej, on się zajmował tysiącem rzeczy. Więc on jakby też musiał mieć normalną pracę, bo musiał być zarejestrowany. I brał udział w tajnym nauczaniu, przecież i zarówno SBW, jak i Akademii Medycznej. Więc on jakby miał i zajmował się całą tą, całymi organizacją produkcji broni na terenie zoo, preparowania środków wybuchowych używanych do niszczenia. A nie tego jeszcze wyprowadzał ludzi z getta, tak, i na Weszczela. Tak, na Weszczela. Znaczy on wyprowadzał po prostu w biały dzień. No prawie przez środek, no tak mówię oczywiście z przymrużeniem oka, bo nie aż tak odważnie. Natomiast no odbywało się to wszystko, że tak powiem, z odsłoniętym czołem, tak, a nie gdzieś tam w śmieciach. Żabiński załatwił sobie przepustkę z miejskich zakładów ochrony zieleni, już tej tytulatury urzędniczej nie pamiętam dokładnie. W każdym razie miał taką przepustkę i mógł pielęgnować tereny zielone na obszarze getta. Jak wiadomo, terenów zielonych na obszarze getta było niewiele, bo to była też pewna zaplanowana metoda dręczenia ludności żydowskiej. To znaczy, trzeba im było odebrać również tereny zielone. I jak zwrócicie uwagę na jak przebiega granica getta, specjalnie są po prostu wycięte fragmenty ogrodu saskiego. Ale to jest ciekawe, bo ja nigdy nie zwróciłam na to uwagi. Rzeczywiście praktycznie jest taki dosyć mocny punkt pani opowieści, zwrócenia uwagi na to, jak ludzie odcięto od natury również w mieście. Tak, i w ogóle bardzo dużo jest w różnych wspomnieniach, pamiętnikach jest bardzo dużo takich wątków, że właściwie starano się i zasadzać jakąkolwiek zieleń wszędzie, żeby właśnie było trochę tego zielonego, że najcenniejsze tak naprawdę były jakieś miejsca w kamienicach, w których było widać niebo, tak żeby nie być właśnie takim pogrążony w tej brzydocie, brudzie, śmierci, no ci ludzie też chcieli żyć, tak? Oni chcieli żyć normalnie, a no, to jest bardzo ciężko w takiej sytuacji, abstrahując od wszystkich innych okoliczności. Wracając do tematu, ma pani fantastyczne, pełnokrwiste postaci, z którymi można coś zrobić, autentyczne, a tymczasem one nie są postaciami pierwszoplanowymi. Nie powiem, że są epizodycznymi, byłem Boże, ale to jest drugi plan. A na pierwszym planie stawia pani postaci fikcyjne. Dlaczego powieść, a nie literatura faktu, skoro tak panią zdenerwowała fikcja, którą pani zobaczyła? Nie wiem, chyba dlatego, że nie jestem reportażystą, nie czuję się. Myślę, że dostałabym jakiegoś skrętu kiszek albo, nie wiem, wylądowałabym na Sobieskiego, jakbym musiała napisać literaturę faktu, bo ja muszę wszystko sprawdzić. Jeżeli mnie tam nie było, to po prostu prawdopodobnie praca nad tego typu książką mogłaby mi zająć całe życie, bo naprawdę wszystko musi być tak, każdy detal musi być sprawdzony, więc jeżeli nie mogłabym czegoś sprawdzić, to pewnie byłoby mi bardzo ciężko i nie oddałabym takiej książki wydawnictwu. Tak, słów w tym czasie nie było, więc dialogi. Tak jest. A poza tym myślę, że jeżeli są, czym innym jest pisanie o królach polskich. Natomiast jeżeli są... Albo o sułtanach, tak. Natomiast jeżeli są żyjący członkowie rodziny, no to na przykład, nie wiem, pisanie o kłótni małżeńskiej przykładowo, wyimaginowanej, myślę, że mogłoby kogoś dotknąć, mogłoby być dla kogoś trudnym doświadczeniem, nie wiem, ktoś mógłby się poczuć nieprzyjemnie. Żyje córka Jana i Antoniny Żabińskiej, pani Teresa. Jakoś przemknęła ten film. Tak, no, znaczy ja myślę, że naprawdę, że myślę, że, bo tutaj trzeba odróżnić dwie rzeczy. Zapytała mnie pani o moją motywację, natomiast jakby ja naprawdę chylę czoła przed tym, że w ogóle jakby Diane Ackerman spopularyzowała ten temat, że w ogóle jakby wyciągnęła ich na światło dzienne. I ja myślę, że dla pani Teresy, no to było tak ogromne gdzieś tam przeżycie i że ona w ogóle na takie rzeczy, myślę, przymykała oko, tak? I jakby ona, będąc sama już właściwie Amerykanką znaturalizowaną, myślę, że też
ma trochę inne może podejście do fabuły, tak? To są wszystko usprawiedliwione rzeczy, zresztą no, my nie mamy żadnego prawa jej oceniać jakby jej podejścia profesjonalnego, bo ona nie stoi z boku tak jak ja, tylko to jest jej historia rodzinna, tak? To są jej rodzice, jej mama, i tato i jakby oni tutaj, dla niej jakby najważniejsze jest to, żeby oni byli jak najlepiej przedstawieni. A potem obstawiam, że nie miała też za dużego wpływu na wszystko. Tak, myślę, że tutaj, że tak powiem, licencja poetka filmowa była jednak najważniejsza i można było naginać fakty. No dobrze, to w jakich proporcjach mieszała Pani w takim razie fikcję i fakty, żeby powstała z tego powieść trochę prawdziwa, a jednocześnie bardzo prawdziwa, bo mimo, że tam część postaci to są postaci fikcyjne, no to całe to jest prawdziwe. Główni bohaterowie, Willa, już opowiedziała Pani o rodzinie Żabińskich, ale Detto to jest kolejny ogromny bohater zbiorowy tej opowieści, ale jest jeszcze cała Praga, która się tam pojawia na samym początku, bo wszystko zaczyna się na Szmulkach. I to niedługo po pierwszej wojnie. Więc no, tło ogromne, rozbudowane, wielka praca dokumentalna i szperanie i oglądanie, zresztą pisze Pani o tym posłowie, że zdjęcia, mapy, wspomnienia i mnóstwo faktów pozbieranych w różnych źródłach. Jakie tu są proporcje właśnie tej, ile trzeba dorzucić fikcji do prawdy, żeby wyszła jednak prawda, chociaż jest to fikcja? To znaczy tak. Zupełnie, jeśli mielibyśmy tak procentowo wyliczać, to poza samym przebiegiem historii fikcyjnych bohaterów, tej historii, która dzieje się w czasie teraźniejszym na kanwie książki, to właściwie wszystko jest prawdziwe, bo tak naprawdę nawet wydarzenia w getcie, które opisuję jako wydarzenia z udziałem bohaterów, no to są wydarzenia, które są z pamiętników. To jest wszystko, to są prawdziwe wydarzenia. Zabawy niemieckie to są prawdziwe wydarzenia. Więc jakby tutaj myślę, że jest więcej prawdy niż fikcji tak naprawdę. Starałam się właśnie, żeby te losy bohaterów też były utkane z historii, które albo się wydarzyły i gdzieś tam jakby przeczytałam i z różnych fragmentów poskładałam różne rzeczy, albo takich, które no właśnie mogły się wydarzyć, tak? Tutaj jakby myślę, że jest więcej, mimo wszystko myślę, że jest więcej prawdy w tym niż fikcji. A fikcja tak naprawdę służy temu, żeby książka była lekko strawna, bo ja jestem wielkim wyznawcą swojej religii, że tak naprawdę właśnie historię najlepiej jest tak wdychać, wchłaniać tak niby mimochodem, trochę jak powietrze, tak? Że taka sfabularyzowana forma jest o wiele przystępniejsza. Przystępniejsza dla kogoś, kto nie jest specjalistą i kogo naprawdę nie interesuje udźwig Willi pod zwariowaną gwiazdą na przykład, że tam ileś tam miał ton więcej niż normalny budynek. A kto z drugiej strony jakby komu taka wiedza może jakby przydawać samoświadomości. Jakby samoświadomości narodowej, w ogóle takiej świadomości, bo to jest historia, tak? Po to, żebyśmy nie popełniali drugi raz tych samych błędów. Więc myślę, że historia jest ważna, historii trzeba uczyć, tylko właśnie w taki, o, ja tutaj przeprowadzam rewolucję, znaczy taką wewnętrzną, bo nie jestem jedyna, nie oszukujmy się, ale myślę, że właśnie to, co robi literatura taka historyczna, ale nie taka właśnie naukowo-historyczna, przez którą tylko specjaliści przebrną, a reszta się umęczy, to jest właśnie po to, żeby tak sobie mimochodem historię poznawać i to wtedy zapada. Jeżeli bohaterowie wzbudzą w nas emocje, to przy okazji zapamiętamy mnóstwo różnych rzeczy. I to chodzi, mi o to chodzi. A to chciałabym Panią jeszcze popytać o detale, bo tam się pojawiają bardzo ciekawe rzeczy, które potem zostają w głowie, a są poza fabułą i poza emocjami, ale są bardzo ciekawe, na przykład to, że w ogrodzie zoologicznym można było oglądać pokazy fok, że był treser i był treser lwów i był treser fok, że stała obok wybiegu dla słoni, stała budka w biało-zielone paski, tak? Można nie było kupić bułki, którymi potem ludzie karmili mieszkańcy słoni, tak. Paschudna dieta. Tak,
dieta i też tam były maskotki, więc to nie jest wymysł XXI wieku. Gdzie się zbiera takie szczegóły? Ja mam to szczęście ogromne, 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 że mój ukochany pan profesor Bogdan Składanek jest warszawiakiem. Jest warszawiakiem i urodził się w roku 31, w związku z tym pamięta... Chodził do zoo. Tak, chodził do zoo, tak, chodził do zoo, jeździł tramwajem, więc bardzo dużo takich informacji, które oczywiście później na tyle, na ile mogę, bo to też czasem jest bardzo trudno, staram się weryfikować. Natomiast to są... nie tylko dokumenty, ale też świadkowie. I świadkowie, tak. Ja zawsze jak, tak powiem, może to jest... To już chyba zatrawa na pewien rodzaj zboczenia. Ale prawdą jest to, że jeżeli mam okazję porozmawiać ze starszymi ludźmi, to zawsze staram z nimi rozmawiać. To są po prostu takie skarbnice wiedzy i to takiej wiedzy, której właśnie później w książkach, w encyklopediach nie znajdziemy. Więc jeżeli oni odejdą, nikt tego nie zachowa, to gdzieś umknie, tak? I tak naprawdę właśnie zawsze staram się jak najwięcej wyciągać, na przykład, nie wiem, taki mój pan profesor pamięta fenomenalne rzeczy. Na przykład ostatnio mi opowiadał o tym, jak w kinie leciały reklamy magazynów. Magazyn w sensie sklepów ówczesnych, czyli na przykład magazyn konfekcji chrześcijańskiej zawsze trzeba było dodać, bo chodziło o wojnę z hurtownikami. I na przykład właśnie tego typu rzeczy pamięta. Czy pamięta właśnie te maskotki słoni sprzedawane pod markizami w paski. Więc zawsze staram się, jeśli mogę, to te wspomnienia gdzieś jego zawrzeć, żeby nie odeszły w zapomnienie. Drewniana konstrukcja stupociech to? Tak, no to, ale aczkolwiek drewniana konstrukcja stupociech to jest akurat do sprawdzenia. Co to było stupociech? Tak, to jest Luna Park, który był w pobliżu z przy Ratuszowie, ale to jest akurat weryfikowalne. Tutaj akurat jakby to właściwie nawet wystarczy wygooglować, chyba pierwsza wychodzi Fundacja Dominikańska, ale jak się poszuka, to można znaleźć stupociech i rzeczywiście te wszystkie opisy też. Zresztą jest na YouTubie, jest na przykład film dokumentalny nagrany w stupociechach, jeszcze przedwojenny. Czy internet bardzo pomaga, czy jednak ważniejsza jest biblioteka ciągle jeszcze? Znaczy, niczego nie znajdzie się szybciej niż w internecie. Tutaj nie ma co się łudzić. Internet jest absolutną podstawą hasłowego wyszukiwania, natomiast książek, zwłaszcza starszych książek, nie ma w internecie po prostu, więc prędzej czy później przychodzi ten moment, kiedy trzeba się przekopać. Trzeba się przekopać, trzeba zawrzeć przyjaźń z jedną, drugą, trzecią panią bibliotekarką, która potrafi znaleźć rzeczy teoretycznie nie do znalezienia. Więc tak, ja jestem za tym, żeby zawód bibliotekarza został bardziej doceniony, bo my sobie nie zdajemy sprawy z tego, jak dużo oni pracę robią. Nie, ale jakby jeśli chodzi o materiały źródłowe, no to mówię, to w zależności też od epoki, o której się pisze, im bliżej współczesności, tym jest łatwiej, natomiast no nadal jednak książka pozostaje podstawą, tak? Internet może wskazać, gdzie szukać. O. Zaczęłyśmy od willi, to może tak teraz trochę rozszerzymy teren na cały ogród zoologiczny. Chodzimy głównym wejściem, willa jest gdzie? Jak prawej stronie, znaleźć? Teraz po prawej stronie. Za flamingami. Kiedy chodziła pani, bo to też była jedna z pani prac podczas pracy nad książką, po ogrodzie zoologicznym, to jak pani ocenia, jak bardzo się zmienił od tamtego czasu? Bardzo. Jest bardzo większy? Teraz ogród terytorialnie chyba jest mniejszy, aczkolwiek tutaj nie chcę wchodzić w szczegóły, bo cyfry nie są moją najmocniejszą stroną. Musiałam to sprawdzić. Natomiast samo terytorium, no to jest jaki jest, natomiast ten nasz ogród jest teraz taki bardzo smutny w porównaniu z tym, co było za czasów Żabińskich, że każde zwierzę, tak naprawdę oni starali się, żeby zwierzęta... Trzeci początek. W XX wieku, właściwie tak naprawdę już w końcówce XIX wieku, zaczęły się takie dwa ruchy w zoologii ścierać. To znaczy, czy powinno się zwierzę jak najbardziej aklimatyzować do warunków ogrodowych, to znaczy do warunków, w których przyjdzie im żyć, czy jak najlepiej odtworzyć środowisko naturalne. I Żabińscy byli wyznawcami tego drugiego nurtu. W związku z czym starali się jak najbardziej właśnie przystosować wszystkie tereny do tego, żeby zwierzęta mogły tam funkcjonować w środowisku najbliższym ich naturalnemu środowisku. Zaplątałam się za dużo środowiska i nawet zwozili gleby z różnych miejsc, co później umożliwiło, jak zorganizowano na terenie zoo ogródki działkowe dla warszawiaków. To się okazało, że połowa wybiegów ma super żyzną glebę,
bo była specjalnie sprowadzana i nie był to żaden tam suchy piasek, tylko naprawdę jakaś bardzo, bardzo dobra ziemia. I ten ogród był taki dopieszczony, ten ogród był naprawdę taki bardzo przemyślany w swoich konstrukcjach. Widać było, że ktoś, kto po prostu zaczął, czyli Walenty Burdzyński, ja zawsze przykładam to E, Burdzyński. Jakby, że to było dwóch pasjonatów tak naprawdę. Właśnie Walenty Burdzyński zaczął, a Jan Żabiński jakby w pewien sposób kontynuował jego dzieło, dodając mnóstwo swojego. Natomiast no, po wojnie tak wszystko przyszedł walec wyrównał, tak? To znaczy no, starano się jak naj... No, pewnie każdy, kto coś robi, stara się, żeby to było jak najlepsze. Natomiast no, to nie jest już ten sam ogród, tak? Ten ogród tak nie tętni życiem mimo wszystko. Wejdziemy na momencik poza fabułę powieści, bo ona się kończy przed końcem wojny, a po wojnie Jan Żabiński wrócił do ogrodu zoologicznego i jeszcze do pewnego momentu, do 1951 roku miał szansę go odbudowywać, a potem się to skończyło. Tak, no, historia, tak powiem, no, po wojnie on już chyba nie chciał tak naprawdę, to nie był jego świat, tak, to jest człowiek jednak tej poprzedniej epoki, poprzedniego chowu, poprzedniej odpowiedzialności obywatelskiej i nie był w stanie funkcjonować. Taka to jest też moja jakaś tam ocena, że nie był w stanie, no więc dobrze się odnalazł w audycjach radiowych, pisał dalej prace naukowe, popularyzował cały czas tą naukę o zwierzętach. Zresztą, o, mój pan profesor pamięta nadal przedwojenne audycje Jana Żabińskiego. Mówi, że pamięta dwie rzeczy z radio, to znaczy pamięta, jak były audycje z Filharmonii Lwowskiej, z koncertów w niedzielę o 12, czyli jego rodzice zawsze zasiadali, słuchali, i mówi, że pamięta, jak właśnie Jan Żabiński opowiadał o zwierzętach. Czyli pomyślcie, to jest rocznik 31 i do dzisiaj pamięta audycję Jana Żabińskiego o zwierzętach. My mamy Żabiński. Szanowni Państwo, chętnie oddam mikrofon w dobre ręce, bo zapewne ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie naszemu gościowi. To będzie pierwszym odważnym, to najtrudniejszy moment, ale mam nadzieję, że ktoś z Państwa się... Kto w ogóle już miał szansę przeczytać tę książkę? Ona się ukazała kilka dni temu, tak naprawdę dzisiaj świętujemy premierę oficjalnie, bo książka ukazała się 31 stycznia, czyli to jest świeżutka, jest jeszcze ciepła. Jeszcze nie wszyscy Państwo dążyli. No chyba jedna, druga jest jeszcze, tak. No, ale... Tak, już do Pani biegnę. Bo wiem, że na Rysi towarzyszyły przy pisaniu spore emocje i chciałabym zapytać o najtrudniejszą scenę i najtrudniejsze emocje. Oczywiście tej sceny należy opisywać bardzo szczegółowo, ale wiem, że no, nie była to tylko praca historyczna, przekupywania się przez dokumenty, ale też sporo uczuciowych i emocjonalnego wybrałam, więc to też się znalazło. No tak, tutaj moja najlepsza przyjaciółka twierdzi, że do tej książki, ta książka powinna być sprzedawana gratis z pudełkiem chusteczek, bo inaczej po prostu tutaj można gdzieś w którymś momencie nie wytrzymać. Zresztą dostałam maila wczoraj albo dzisiaj od takiej bardzo zrównoważonej blogerki, która napisała, że się tak strasznie popłakała, że po prostu nie pamięta, kiedy ostatni raz tak płakała, więc... no właśnie, i chyba nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie bez opowiadania o scenach, natomiast... nie wiem, mam wrażenie, że też... no właśnie, człowiek zawsze gdzieś w tę treść też przelewa jakieś, nie wiem, może swoje lęki, tak, próbuje siebie osadzić w tych historiach i... Ja trochę chyba za mocno siebie czasem sobie wyobrażam i biorąc pod uwagę właśnie, że mam dzieci, że nie wiem, gdzieś doświadczam miłości, jak sobie to wyobrażam tak naprawdę jako taki koniec świata, no to tak, ta książka zdecydowanie dużo mnie kosztowała i niewiele dystansu mi się udało do niej zachować i do tych postaci, więc też rozstanie z nimi też było dość trudne. Ale no właśnie, nie zdradzając fabuły, chyba nie potrafię więcej powiedzieć. Czy to była scena w getcie? No, scena w getcie jest chyba najboleśniejszą tak naprawdę i taką, też taką, którą mi było najtrudniej napisać, bo ja bardzo lubię opisy. Uważam, że Eliza Orzeszkowa jest absolutną mistrzynią opisów wszelakich.
Uwielbiam Prusa, taką właśnie taką dobrą literaturę polską, gdzie się używa polskich słów, dużo synonimów, bo język polski ma dużo synonimów różnych przymiotników, to jest bardzo fajne odkrywanie ich. Ale właśnie przy takich scenach, które, no, które są gdzieś tam takie trudne emocjonalnie, staram się obywać bez przymiotników, ponieważ bardzo mam takie wrażenie, to jest też takie moje chyba czytelnicze doświadczenie, że jak się używa za dużo przymiotników w tego typu sytuacjach, to jest bardzo łatwo, bo jakiś taki kicz i patos i sprawia mi to, bardzo nie chciałam, żeby to przy tych scenach właśnie właśnie tak, żeby doszło do czegoś takiego, bo myślę, że byłoby mi samej przykro, jakby to tak wyszło i ktoś by to w ten sposób odczytał. No właśnie mówię, za dużo, za bardzo emocjonalnie traktuję te moje książki. Bardzo proszę. Bo ja jestem wariatką na punkcie pierwszych zdań. Do tej pory moim ulubionym pierwszym zdaniem było zdanie Lesio Kubajek postanowił zabić personalną i uważam, że to jest najlepsze pierwsze zdanie. Natomiast ty przebiłaś Chmielewską swoim pierwszym zdaniem. Pierwsze zdanie brzmi: w dzieciństwie miałam tylko jedno marzenie. Chciałam zobaczyć słonia. I uważam, że to jest fantastyczne pierwsze zdanie. Ale chciałam o twój stosunek do zwierząt i o to, czy ta książka także pod tym względem była czy trudna, czy rozwijająca, bo ty nie jesteś taką osobą bardzo prozwierzęcą, głoszczącą wszystko, co chodzi. I jak ja się rzucam w kawiarnię jak na psy, to ty tak siedzisz i nie masz zwierząt, nie zdradzam żadnych, chociaż nie miałaś mieć zwierząt. Masz rybkę, miałaś mieć jakiegoś Szynszy? Tak, nasze dzieci bardzo chciały mieć chomika szynszla, ale na szczęście udało mi się przemówić do rozsądku. Więc chciałam zapytać, bo tutaj te zwierzęta są i one też tu są tym bohaterom chwilami pierwszoplanowym, bardzo, bardzo ważne. Chciałam o nie zapytać o to, jak wyglądałaś ten temat i te stosunki ludzko-zwierzęce. To znaczy tak, prawdą jest to, że nie jestem wielkim tutaj miłośnikiem zwierząt, jakimś takim szalonym. Natomiast to jest też tak, że jeżeli są zwierzęta, to uważam, że należy się nimi opiekować najlepiej, jak człowiek potrafi. Jak już bierze zwierzę, to ma je traktować jak człowieka, w sensie jak swojego członka rodziny, a nie gdzieś tam przywiązywać do drzewa i tam nie doprowadza do szewskiej pasji. Natomiast jeśli chodzi o same poszukiwania, no tego to chyba mogę zdradzić, bo i tak wszyscy wiedzą, że w Warszawie w 1937 roku urodził się 12 słoń urodzony w warunkach hodowlanych na świecie. I tak naprawdę to było tyle ciekawsze, że to był słoń azjatycki. A jak wiadomo, jeszcze z czasów Phileasa Fogga i 80 dni dookoła świata, słonie azjatyckie wyjątkowo trudno się parzą w niewoli i w ogóle nie chcą się parzyć w niewoli. W związku z tym zdobycie takiego potomka słonia azjatyckiego było prawdziwym naprawdę osiągnięciem takim ogromnym. Zwłaszcza dla takiego młodziutkiego zoo jak warszawskie zoo. Mamy scenę porodu słonia i owszem, przyznam szczerze, że bardzo plastyczną, bo oglądałam porody słoni. Oglądałam godzinami porody słoni. Mój mąż, któregoś razu jak mu pokazałam ten filmik, to powiedział, że jest mu lekko słabo. A ja oglądałam tych porodów słoni, nie wiem, kilkadziesiąt. Na szczęście różne ogrody zoologiczne na świecie udostępniają nagrania z tego, jak się słonie rodziły od pewnego czasu, więc uważam się obecnie za specjalistkę od porodów słoni. Nawet po wizycie w Skansenie, ostatnio byłam w Skansenie w okolicach Ciechanowca, polecam, na Podlasiu. Tam jest nawet pokazany poród słonia w Muzeum Weterynarii tamtejszym, poród słonia przy pomocy kleszczy. I jak, że tak powiem, pomóc słonicy urodzić słonia, gdyby nie urodziła naturalnie. W związku z tym teraz już uważam się w ogóle za taką niedyplomowaną słonią położną. Bo naprawdę bardzo dużo tego się naoglądałam, naczytałam też o samej jakby głównym zwierzęcym bohaterem są słonie jednak, więc naczytałam się bardzo dużo też o psychice słoni, o ich fizjologii, o ich budowie, więc myślę, że jakiś artykuł o słoniach w gazecie zoologicznej, myślę, że mogłabym napisać teraz, korzystając z tych notatek. No to jest coś, czego Państwo o naszej bohaterce dzisiejszej nie wiedzieli. To znaczy, że z wykształcenia jest prawnikiem i iranistką, to zapewne Państwo wiedzą,
że miała własną firmę i pracowała jako przewodniczka po Warszawie. Zresztą zdarza się pani do tej pory jeszcze oprowadzać wycieczki? Rzadka. To znaczy przeważnie jak ktoś mnie poprosi ze znajomych, ktoś ważny przyjeżdża. No czasem tutaj przy okazji gonitwy na przykład urządzaliśmy sobie spacery po Warszawie, więc tutaj jakby tak zdarza mi się, ale okazjonalnie. Jeszcze o włos, a akuszerka Soni, proszę państwa, więc... Kolejna specjalizacja. Czego się człowiek może, no, i pisarka, zatem czego to się człowiek może w trakcie pisania powieści jeszcze nauczyć? Bardzo proszę, kto chciałby jeszcze zadać jakieś pytanie? W temacie słoni mogę jeszcze coś powiedzieć fajnego. Można też pytać o sułtanów, jeżeli ktoś z państwa byłby zainteresowany, bo czemu nie w sumie? To ja w międzyczasie powiem, że słonie uwielbiają się alkoholizować. Nie wiem, czy wiecie. Słonie bardzo lubią trunki wszelakie i bardzo lubią zgniłe owoce, takie, żeby właśnie już lekka fermentacja się w nich zaczęła. Bardzo proszę. To ja mam dwa pytania. Pierwsze to skąd pomysł na właśnie taką książkę jak Willa? I drugie to czy powstanie trzeci tom o sułtanie? Najpierw po Willi, to właściwie już troszkę chyba powiedziałam, bo tak naprawdę zbierałam się, żebyście gdzieś tam sobie w tyle głowy żyli, gdzieś tam w tych notatkach moich byli, aż, że tak powiem, takim, no właśnie, mogę to określić, spiritus movens do tego, żeby się wziąć do pracy, wziąć do pisania i spróbować jakoś to opowiedzieć tak bardziej prawdziwie, to był azyl, tak, to była jego niestrawna dla mnie forma, zarówno książkowa, jak i filmowa i tutaj miałam trudność, więc postanowiłam napisać taką książkę, która opowiedziałabym tą historię w taki sposób, jak ja sama chciałabym go przeczytać i przekazać. Natomiast jeśli chodzi o trzeci tom Sutala, czyli o córkę gniewu, no to tak, zdecydowanie zurwane w takim momencie, że myślę, że ciężko byłoby czytelnikom nie poznać rozwiązania tej historii. Bardzo proszę, czy ktoś z państwa jeszcze chciałby o coś dopytać? To będzie jeszcze okazja, żeby podchodząc z książką, to autograf, dopytać o coś prywatnie, powiedzmy, na temat książki oczywiście, więc rzeczy publicznych. To skoro już pojawił się sułtan i historie sprzed wielu stuleci, a nie dziesięcioleci, to jak to się stało, że pani wasalianistka, osoba no, zakochana w Warszawie i chętnie o niej opowiadająca i zbierająca różne historie na temat tego miasta, nagle pomknęła tak daleko pod względem czasowym i geograficznym. No, dla mnie to nie jest daleko, bo ja jednak ta orientalistyka to jest mój pierwszy kierunek, moja wielka miłość i ja studiowałam iranistykę, ale później też, bo ja jestem jeszcze człowiekiem ze starej matury, więc musiałam zdawać egzaminy osobne i później jeszcze zdawałam na turkologię, żeby się tureckiego pouczyć. Polecam, jak ktoś chciał się uczyć języków orientalnych, orientalistyka Uniwersytetu Warszawskiego, fenomenalne. I tak naprawdę na Orient jesteśmy bardzo bliscy. Mój pan profesor ukochany jest historykiem oczywiście. Więc wcale tak naprawdę nie zawędrowałam za daleko. To są może takie, może odkryłam swoje kolejne oblicze, natomiast ta historia Orientu to jest moje, to jest bardzo, bardzo moje, tak samo jak Warszawa, więc myślę, że tutaj tak. Potrzebowałam tego, chciałam bardzo pójść w ten swój świat orientalny i stało się. To na koniec jeszcze może czwarty początek. Ach, piękny cytat z Jana Żabińskiego, wypowiedziany w Jarnosze. Ale to państwo sobie doczytają w książce, bo to znalazł się ten cytat w posłowiu autorki. Momencik, gdzież to ja? O właśnie. W okresie międzywojennym, prawda, uważana była za wylęgarnię złodziei, łajdaków, opryszków, żebraków, włóczęgów i wszelkiej maści rzeźmieszków, jednym słowem za obrzydliwą pleśń na zdrowym organizmie Warszawy. Czy słusznie? Czy słusznie? No, to jest zawsze takie. Na przykład po premierze warszawskiego Niebotyku było tak, że... Gdzie najważniejsze powody w obrzeże? Oczywiście, ale było z kolei, jakby miałam stawiane zarzuty, że to wszystko jest tak słodko przedstawiane. Problem polegał na tym, że taka była moja idea fix. To była książka ku pokrzepieniu serc, w związku z tym miała być tak przedstawiona. I tak samo jest z Pragą, tak? To znaczy jakby zawsze jest
jeżeli nie sięgamy po materiały źródłowe, zawsze są to, a nawet w sumie jak sięgamy, to i tak ktoś to spisał, więc to też jest i tak przepuszczone przez czyjś filtr. I opisy czemuś służą, są jak najbardziej prawdziwe, natomiast czemuś służą. I tak samo jak w Niebotyku ja skupiałam się na tym, co było piękne, a przymykałam oko na to, co było brzydkie trzy ulice dalej, tak samo było z Pragą. Potrzebny mi był taki obraz Pragi, natomiast jakby to, zresztą to też jest napisane, że były lepsze fragmenty Pragi. Mój pan profesor też opowiadał, że tak naprawdę cała, to nie było tak, że cała Ząbkowska na przykład była jakąś tutaj z podciemnej gwiazdy. Opowiadał, że na przykład na Ząbkowskiej stały policjantki, czyli jakby kobiety, to po pierwsze, na środku Pragi, ubrane w spódniczki i stały i tam zawiadywały ruchem na przykład, więc jakby to też nie jest tak, że ta Praga była... Smaczna informacja. Tak, prawda? Albo na przykład, że na Pradze w jednym momencie było takie coś, że tory trzeba było przerzucić się z torów. I wkładając taki jakiś bolec, tutaj panowie pewnie lepiej wiedzą, jakiś tam bolec, zwrotnica, to się chyba nazywało właśnie. Tak, trzeba było przystawić zwrotnicę. No i taką bajką. I pan profesor mój opowiada, że oni jako chłopcy jeździli tramwajami specjalnie w to miejsce, żeby zobaczyć, któremu tramwajowi się uda bez zatrzymania, a któremu nie, tak? Więc jakby też, skoro on opowiada jako chłopiec z dobrego domu, dobrej rodziny, bo jego rodzice mieli jakiś taki sklep Olimpia na Marszałkowskiej, jeździł sobie jako tak naprawdę kilkuletni chłopiec na tą Pragę, no to też nie jest tak, że po prostu na każdym rogu na Pradze mordowano, okradano i tak dalej. Natomiast mi był akurat taki brutalny obraz potrzebny, w związku z tym wyciągnęłam to, co brudniejsze z Pragi. Jak pani sądzi, jak długo jeszcze ta Praga z tym swoim klimatem się zachowa? Bo tam następują bardzo szybkie zmiany i no, na szwedzkiej ta fabryka Follena na przykład ma być remontowana, będą z tego lofty chyba robić. Ale z chwilą moment to zniknie, mam wrażenie. Znaczy to też jak każdy klimat ma dwa końce, bo z jednej strony bardzo fajne jest to, że jednak inwestorzy w miarę możliwości starają się zachowywać te oryginalne formy budynków. Tak? Natomiast no, myślę, że o wiele lepsze jest zrobienie tam czegoś, uzyskanie funduszy na zadbanie, chociażby żeby z zewnątrz ten budynek wyglądał tak, jak kiedyś wyglądał, żeby zachować te szczątki zdobień, które pozostały, nawet kosztem tego, że coś tam się innego urządzi niż było kiedyś. Tak? Świat idzie do przodu. Chodzi o to, żeby tą historię z jednej strony zachować, bo ona jest bezcenna, jeżeli to zniszczymy, no to tak naprawdę trochę chyba ze swoją tożsamością będziemy mieli problem. Natomiast no, też jakby, żeby ktoś zainwestował, takie jest brutalne prawo rzeczywistości, musi mieć z tego jakąś korzyść. Więc jakby towarzystwa zabytków, ochrony zabytków nie dadzą same rady, tak? Więc ja jestem absolutnym zwolennikiem tego, żeby coś powstawało. Tak jak na przykład w przypadku Pałacu Jabłonowskich, tak? Tam jest urządzony cały bank, tam jest zupełnie inny jest podział pięter niż podział okien, ale jednak wyremontowany, zadbany, tak? Możemy z zewnątrz oglądać Pałac Jabłonowskich, tak? A to, że tam w środku jest jakaś instytucja, która wygląda zupełnie inaczej, no to mnie to nie boli osobiście, mnie to nie boli. Szanowni Państwo, jeżeli ktoś w swoim egzemplarzu najnowszej powieści Marii Paszyńskiej chciałby mieć jej autograf, no to jest świetna okazja. Wystarczy podejść, poprosić. Bardzo proszę, gotowe. Bardzo dziękuję Pani za wizytę i za rozmowę, no i za kolejną fantastyczną książkę o Warszawie. Można sobie wziąć i łazić, szukać na przykład Kawęczyńskiej 4, gdzie kiedyś była biblioteka. Co Pani dzisiaj teraz jest? Sprawdzała Pani? Prawięca jest na tramwajowej. Ja jeszcze nie sprawdziłam. Dopiero co skończyłam czytać, więc dopiero będę miała okazję. Tak, to proszę sprawdzić, jeśli widać znać, bo ja numery, znaczy w sensie mogę sobie sprawdzić w notatkach, bo ja jej numery to tak rzeczywiście jest. To jest moja słaba strona. Dziękuję serdecznie. Maria Paszyńska.